broni, bo rozmawiamy sobie o tym, jak wygląda sytuacja strzelectwa w Polsce, a będzie o tym mówił Andrzej Kurczyn, prezes broni. Dziękuję. Dzień dobry. Ja się nazywam Andrzej Kurczyn, jestem prezesem Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni i postaram się podzielić z Państwem tym, co wiem na temat tego, jak wygląda dzisiaj w Polsce sytuacja dostępu do broni palnej i od kiedy to się stało, że jest tak, jak jest i jakie są prognozy na przyszłość. Ja sobie pozwolę siedzieć, bo tak będzie wygodniej mówić. Nie dużo stary jestem, ale tak będzie wygodniej. No więc sytuacja w tej chwili, takie ogólne podsumowanie, ocena, jaka jest w tej chwili sytuacji dostępu do broni palnej w Polsce, jest moim zdaniem bardzo dobra. Znaczy bardzo dobra w stosunku do tego, co było, i być może są jeszcze pola, w których tą sytuację dostępu do broni palnej trzeba by zracjonalizować. Gdyby sytuacja utrzymywała się w takim stanie prawnym, jaki mamy w chwili obecnej, to myślę, że w przeciągu kilku lat zdecydowanie społeczeństwo zostałoby nasycone bronią palną i wkroczylibyśmy na tak bardzo upragnioną przeze mnie i przez Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni ścieżkę polegającą na odtworzeniu czy powrocie do kultury posiadania broni palnej w Polsce. W Polsce jest w tej chwili tak, że na 100 mieszkańców przypada jeden egzemplarz broni, w sąsiednich Niemczech na 100 mieszkańców przypada 30 egzemplarzy broni, w sąsiednich Czechach przypada 16 egzemplarzy broni. Czechy zaczynały od tego samego poziomu co Polacy, czyli od poziomu komunizmu, w którym za posiadanie egzemplarza broni palnej w latach 50. stalinowskie sądy wymierzały karę śmierci. Więc skok, jak widać, w Czechach jest ogromny, a u nas póki co niewielki, ale jak mówiłem, nastąpiła istotna zmiana w stanie prawnym. No i teraz niestety trzeba zmian społecznych, zmian, które w mentalności Polaków wytworzą, odbudują kulturę posiadania broni palnej. No już to pokolenie, które ja reprezentuję, to jest już pokolenie, które może posiadać broń palną. Tak samo pokolenie Państwa to już jest pokolenie, które może posiadać broń palną. Niestety mamy przerwę pokoleniową, bo mój dziadek przed wojną broń palną posiadał, mój ojciec już żyjąc w okresie komunizmu nie posiadał broni palnej i dopiero teraz zaczynamy powoli odbudowywać kulturę posiadania broni palnej w Polsce. W 2011 roku tak naprawdę na skutek wielkiego zaangażowania społeczników skupionych wokół Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce udało się doprowadzić do zmiany ustawy o broni i amunicji. W 2010 roku rząd złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji i ta ustawa miała wprowadzić implementację dyrektywy o kontroli posiadania broni palnej w zakresie Europejskiej Karty Broni. Na szczęście byli tacy społecznicy, którzy bardzo się tym zainteresowali i ich osobistym wysiłkiem udało się doprowadzić do tego, że Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w szczególności kilku posłów, m.in. pan poseł Stanisław Piątek, m.in. pan poseł Stanisław Pięta, w zasadzie z każdej opcji politycznej jakiś poseł się tym zainteresował i w trakcie prac podkomisji sejmowej, którą właśnie kierował pan poseł Stanisław Piątek, udało się w porozumieniu zresztą ze stroną rządową nadać nowy kształt ustawie, w pewnym zakresie ustawie o broni i amunicji, w szczególności w tym zakresie, który dotyczył zasad wydawania pozwoleń na broń. Ustawa została uchwalona 5 stycznia 2011 roku, weszła w życie 11 marca 2011 roku i od tego momentu nastąpiła nowa jakość w zakresie przesłanek, na podstawie których wydaje się pozwolenie na broń. Dotychczas, czyli do 10 marca 2011 roku, w Polsce istniała
całkowita uznaniowość organów policji. Organ policji wydawał pozwolenie w zasadzie na podstawie swojego widzimisię. W przypadku na przykład pozwoleń na broń do celów sportowych organ oczekiwał szczególnych wyników w sporcie strzeleckim bądź do posiadania uprawnień instruktora sportu. To tak śmiesznie było, bo słyszałem o takich przypadkach, że jak organ zażądał uprawnień instruktora sportu, to wnioskodawca po odmowie wydania mu pozwolenia na broń zdobył oczywiście uprawnienia instruktora sportu, wystąpił ponownie o wydanie pozwolenia na broń i wtedy się okazało, że jednak to nie jest wystarczające, bo jeszcze potrzebne są szczególne wyniki w sporcie strzeleckim. I taka zabawa pomiędzy, nazwijmy to, stroną społeczną a organami policji trwała przez wiele lat. No w zasadzie od momentu, kiedy mamy tak zwaną wolną Polskę, czyli od roku 1989, bo wcześniej to już nawet nie, bo od 2000 roku weszła w życie nowa ustawa o broni i amunicji, a wcześniejsza ustawa była z 1962 roku. No i reglamentacja była naprawdę wyjątkowo surowa. I dopiero mamy tak naprawdę przełom, rzeczywisty przełom. Nastąpił dopiero w tej ustawie z 5 stycznia 2011 roku, która od 11 marca 2011 roku obowiązuje. Ta ustawa była uchwalona pod takim hasłem eliminacja uznaniowości i liberalizacja dostępu do broni palnej. Tak poseł sprawozdawca w trakcie obrad sejmowych zaprezentował przyczyny i treść uchwalanej ustawy. Eliminacja uznaniowości i liberalizacja dostępu do broni palnej. Pod takimi hasłami ustawę uchwalono i rzeczywiście ta ustawa odpowiada tym postulatom. Rzeczywiście brzmienie, literalne brzmienie ustawy eliminuje uznaniowość organów policji i rzeczywiście w stosunku do stanu poprzedniego nastąpiła bardzo istotna liberalizacja dostępu do broni palnej. Jak ja obserwuję rozwój w tej chwili od marca 2011 roku, rozwój zainteresowania społecznego dostępu do broni palnej, to ono ogniskuje się w stosunku do dwóch rodzajów pozwoleń na broń. Pierwsze pozwolenie to jest pozwolenie na broń do celów sportowych, a drugie pozwolenie na broń to jest pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. To są dwa podstawowe typy pozwoleń na broń, które są najbardziej oczekiwane przez stronę społeczną. Oczywiście są, ustawa przewiduje jeszcze różne inne cele posiadania pozwolenia na broń. To jest cel do ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, do celów łowieckich, do celów rekonstrukcji historycznych, do celów pamiątkowych i szkoleniowych. Największą grupą posiadaczy pozwoleń na broń w Polsce to są oczywiście myśliwi. Taki jest stan na chwilę obecną. W Polsce mamy około 120 tysięcy myśliwych i w ręku tych osób jest skupiona zasadnicza ilość broni palnej, która jest w rękach cywilnych posiadaczy. W tej chwili od 3 lat, to znaczy od marca 2011 roku, wyraźnie widać wzrost ilości pozwoleń na broń w przypadku pozwolenia na broń do celów sportowych i bardzo wyraźnie widać wzrost ilości pozwoleń na broń w przypadku pozwoleń do celów kolekcjonerskich. Jest tak z tego powodu, że to są pozwolenia na broń, których przesłanki wydania pozwoleń na broń są najbardziej takie dostępne dla zwykłego obywatela tego kraju. W ustawie o broni i amunicji są jakby dwie grupy przesłanek, na podstawie których wydaje się pozwolenie na broń. Jedna grupa to są przesłanki takie ogólne, które dotyczą wszystkich rodzajów pozwoleń na broń, a druga to są tak zwane ważne przyczyny posiadania broni. Ta ważna przyczyna posiadania broni palnej to jest tak, że na skutek implementacji dyrektywy unijnej, bo w polskim prawie wcześniej tego nie było, a dyrektywa unijna wymaga, żeby ustawodawstwo krajowe określało ważną przyczynę posiadania broni palnej. I właśnie w tym 2011 roku określono ważną przyczynę posiadania broni palnej dla każdego celu posiadania broni palnej. To znaczy
osobno jest opisana w ustawie ważna przyczyna posiadania broni palnej do celów ochrony osobistej, ochrony osób imienia, łowieckich, sportowych itd., itd. Ta ogólna grupa przesłanek pozwalających wydanie pozwolenia na broń, to są przesłanki, które można by określić, sprowadzają się do badania praworządności i zdrowia psychicznego wnioskodawcy. Czyli polska ustawa zakłada, że pozwolenie na broń może być wyłącznie w rękach osoby zdrowej psychicznie i prawidłowo funkcjonującej psychologicznie oraz mogą być w rękach osoby, która, nazwijmy to, jest osobą praworządną. W ustawie o broni i amunicji jest to dosyć szczegółowo opisane. Procedura wygląda w ten sposób, że do podania o wydanie pozwolenia na broń trzeba załączyć orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne. No, to orzeczenie lekarskie, aby otrzymać, to trzeba być nie tylko sprawnym fizycznie. Niestety w Polsce tak jest, że osoba niepełnosprawna ma wielkie problemy, znaczy wielkie problemy. Nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na broń. To jest ten element, w którym należało ustawę o broni i amunicji zracjonalizować, bo to jest ewidentna dyskryminacja osób niepełnosprawnych. Jest tak śmiesznie, że są zawody osób niepełnosprawnych w strzelaniu, a takie osoby nie mogą otrzymać pozwolenia na broń. No ale to jest jakby taki postulat na przyszłość. No więc w ramach procedury związanej z uzyskaniem orzeczenia lekarskiego jest badanie psychiatryczne, takie, że tak powiem, właściwe badanie, podstawowe badanie, bo myślę, że to jest główny cel tego orzeczenia, i badanie związane z ogólnym stanem zdrowia. I drugie orzeczenie, które trzeba przedstawić, jest orzeczenie psychologiczne i tam psycholog sprawdza, czy osoba zainteresowana uzyskaniem pozwolenia na broń w sposób prawidłowy funkcjonuje psychologicznie. Jeżeli chodzi o tą przesłankę tak zwanej praworządności, to ustawa określa, za jakie rodzaje przestępstw nie można być karanym, aby można było uzyskać pozwolenie na broń. Jeśli chodzi o ważną przyczynę posiadania broni palnej do celów sportowych i do celów kolekcjonerskich, bo chciałbym się skupić na tych dwóch rodzajach pozwoleń na broń, bo jakby chciałbym, aby podsumowaniem tego, co mam do powiedzenia, była taka zachęta dla wszystkich do tego, żeby o tego rodzaju pozwoleń na broń indywidualnie się starać. No więc ważna przyczyna wydania pozwolenia na broń do celów sportowych to jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w artykule 10b oraz licencji właściwego Polskiego Związku Sportowego. Kilka słów powiem na temat tego. Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim to jest nic innego jak członkostwo w klubie strzeleckim czy klubie sportowym. Nie może to być każdy jakiś taki pierwszy z brzegu klub sportowy, tylko to musi być klub sportowy, który posiada licencję nadaną mu przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, licencję, która uprawnia ten klub do uczestnictwa w rywalizacji sportowej. Druga okoliczność to jest posiadanie kwalifikacji, o których mowa w artykule 10b. To jest tak zwany patent strzelecki. Ten patent strzelecki to jest taki dokument, który wydaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego, a ten dokument jest wydawany po sprawdzeniu kwalifikacji potwierdzających umiejętność posługiwania się bronią. Na podstawie tego dokumentu, czyli tak zwanego patentu strzeleckiego, można uczestniczyć w rywalizacji sportowej w ramach sportu strzeleckiego. I ostatnia przyczyna, i ostatni element tej ważnej przyczyny to jest posiadanie licencji właściwego Polskiego Związku Sportowego. W tej chwili jest tak, że że Polski Związek Strzelectwa Sportowego wydaje licencję na jeden rok. Te licencje, czy tam przesłanki wydawania tych licencji opisane w regulaminie wydawanym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Licencja jest wydawana na podstawie patentu pierwsza i na podstawie członkostwa w klubie strzeleckim. Kolejna licencja jest wydawana na kolejne lata, jest wydawana na podstawie aktywności sportowej. To znaczy regulamin określa, w jakiego rodzaju i ilu zawodach trzeba uczestniczyć na dany rodzaj broni, aby licencję strzelecką na kolejny rok otrzymać. To nie są specjalnie trudne kwalifikacje, znaczy nie są to specjalnie
specjalnie trudne przesłanki. Oczywiście można mieć uwagę do tego rodzaju regulacji polegającą na tym, że w istocie zupełnie rekreacyjny sposób spędzania czasu z bronią palną zrównano ze sportem wyczynowym, bo takie same kwalifikacje musi spełniać strzelec wyczynowy, który uczestniczy w zawodach międzynarodowych. Takie same kwalifikacje musi spełniać strzelec sportowy, nazwijmy to rekreacyjny, który czerpie radość z tego, że raz na jakiś czas pojawi się na strzelnicy i w jakiejś tam rywalizacji wewnątrz klubowej będzie uczestniczył. Być może jest to temat do zmian, no natomiast na chwilę obecną jest to tak uregulowane. Drugi rodzaj pozwolenia na broń to jest pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim i ważną przyczyną wydania pozwolenia na broń w takim przypadku jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. I tylko tyle. Albo aż tyle, to plus te wszystkie dodatkowe przesłanki ogólne, jakaś to procedura do pokonania jest. Jeśli chodzi o pozwolenie do celów kolekcjonerskich, to ustawa nic nie mówi na temat tego, co to jest stowarzyszenie o charakterze kolekcjonerskim. Dotychczasowa praktyka, i nazwijmy to taka praktyka orzecznicza, związana z rozpoznawaniem skarg na decyzje wydawane przez organy policji, pozwoliła na to, żeby powiedzieć tak, że stowarzyszenie kolekcjonerskie to jest takie stowarzyszenie, które w swoim statucie określa, że jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w zakresie kolekcjonerstwa broni palnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przesądził, że organy policji nie są uprawnione do sprawdzania kolekcjonerskości stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Ponieważ organy policji poprzez tą wieloletnią praktykę wydawania pozwoleń na broń na zasadzie całkowitego wydania były przyzwyczajone do tego, że mogą kontrolować wszystko, co chcą, a nawet więcej niż wynika z ustawy. I z tą praktyką organy policji weszły pod rządy zmienionych przepisów w 2011 roku. I ta praktyka uwidoczniła się właśnie między innymi w przypadku stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim, bo komendanci wojewódzcy policji, to są te organy pierwszej instancji, które wydają pozwolenie na broń, komendanci wojewódzcy policji wpadli na pomysł, że będą weryfikować, czy stowarzyszenie jest wystarczająco kolekcjonerskie i czy spełniana jest ta przyczyna, ważna przyczyna posiadania broni palnej do celów kolekcjonerskich. I tak było przez wiele miesięcy, bo ta procedura urzędnicza musiała się dożyć, aż w końcu z problemem zajął się sąd administracyjny i sąd administracyjny stwierdził jednoznacznie, że organowi policji nie przysługuje żadna kompetencja do badania działalności statutowej stowarzyszenia, ponieważ nie wynika to z ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli organ policji ma jakąś wątpliwość, jeżeli organ policji ma jakąś uwagę co do tego, że stowarzyszenie jest nie dość kolekcjonerskie, to organ policji może się zwrócić do organu nadzoru. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach określa, kto jest organem nadzoru w stosunku do stowarzyszeń i taki organ nadzoru posiada kompetencje wynikające z ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Myślę, że ten stan rzeczy został przez organy policji zaakceptowany. No, mówiłem tutaj przed spotkaniem, że jeszcze zaobserwowałem w ostatnim czasie, że organy żandarmerii wojskowej nie przyswoiły tej informacji i jeszcze spotkałem się z decyzją odmawiającą wydania pozwolenia na broń żołnierzowi, a przyczyną odmowy wydania pozwolenia na broń było to, że organ żandarmerii wojskowej uznał, że stowarzyszenie nie jest dość kolekcjonerskie. Oczywiście taka decyzja musi ulec zmianie, bo jest ona odmowa wydania pozwolenia na broń jest ewidentnym naruszeniem przepisów ustawy o broni i amunicji. Ja może w takim wielkim skrócie przedstawiłem te przesłanki wydania pozwolenia na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich, bo myślę, że nie jest rolą tego naszego dzisiejszego spotkania, żebym ja,
żebym ja prezentował, jak wynika to, co jest napisane w ustawie. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tego, jak to było od momentu wejścia w życie w ustawę aż do dnia dzisiejszego. Dzisiaj mamy 25 października 2014 roku, ustawa już obowiązuje ponad 3 lata i przez ten czas pokonaliśmy, ja mówię my jako Ruch Obywatelski Miłośników Broni, pokonaliśmy dosyć długą drogę i myślę, że pokonaliśmy ją naprawdę zwycięsko. No więc jak weszła w życie ustawa o broni i amunicji w 2011 roku, to hasło, deklaracja ustawodawcy w postaci eliminacji uznaniowości zupełnie nie została przyswojona przez organy policji. Organy policji podeszły do ustawy o broni i amunicji, tak jak się, no trochę się zmieniło, ale to jednak mogą sobie jeszcze badać różne rzeczy, które w ustawie nie do końca są opisane. Przyczynkiem do tego było takie, nie wiem czy niefortunne, no, ja jestem z zawodu adwokatem, dla mnie to było oczywiste, co jest w ustawie napisane. Ja od początku twierdziłem, że tu nie ma mowy o żadnym jakimś katalogu, który jest niezupełny, no ale organy policji wykorzystały pewne sformułowanie, które jest wpisane do ustawy o broni i amunicji i popisały się niedostateczną wiedzą w zakresie wykładni przepisów prawa. W ustawie o broni i amunicji mianowicie jest taki zapis, że za ważną przyczynę, o której mowa w ustępie pierwszym, czyli ważną przyczynę posiadania broni, uważa się w szczególności. I w punktach od 1 do 7 są opisane ważne przyczyny posiadania broni w celach opisanych w ustępie 2 artykułu 10 ustawy o broni i amunicji. Organy policji, cytując ustawę o broni i amunicji, cytowały ją tak, na przykład w przypadku pozwolenia do celów kolekcjonerskich przepis artykułu 10 ustęp 3 punkt 5 brzmi tak: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim myślnik dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Organy policji cytowały to tak: za ważną przyczynę posiadania broni w celu kolekcjonerskim uważa się w szczególności udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Nie, ponieważ ja, jak mówię, jestem adwokatem, to prowadziłem wiele postępowań administracyjnych, no, nie mogłem w żaden sposób wytłumaczyć, że to w szczególności, to nie jest w tym miejscu, w którym organy policji to cytują, tylko jest w zupełnie innym miejscu ustawy wpisane i to w szczególności dotyczy przykładowego wyliczenia ważnych przyczyn wydania pozwolenia na broń, ale jak już jest wymieniana ważna, opisywana ważna przyczyna posiadania broni, to tam już nie ma słowa w szczególności i tu już jest opisane wszystko precyzyjnie. Zresztą zgodnie z deklaracją, jaką ustawodawca złożył w chwili uchwalania ustawy, czyli eliminacja uznaniowości. Gdyby przyjąć rozumowanie, które prezentowały organy policji, to należałoby przyjąć, że ustawodawca powiedział, czy zadeklarował coś, że eliminuje uznaniowość, a jednocześnie wprowadził pełną uznaniowość. No więc nie godząc się z takim rozumowaniem, prowadziłem kilka spraw. One przeszły przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, wreszcie znalazły swój finał po blisko półtora roku przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Naczelny Sąd Administracyjny w sposób jednoznaczny opowiedział się za wykładnią ustawy, która eliminuje uznaniowość. To znaczy sąd właśnie powiedział to, co mówię, że ważne przyczyny są wymienione przykładowo, czyli mogą być jeszcze inne ważne przyczyny posiadania broni palnej, ale te ważne przyczyny posiadania broni palnej, które w ustawie są opisane, te są opisane kompletnie. Wojewódzki Naczelny Sąd Administracyjny pozostawił pewną furtkę organom policji. Jakoś to się tak myślę, że ta furtka nie jest jakimś problemem, który by jakoś doskwierał osobom, które występują o wydanie pozwolenia na broń, a mianowicie w artykule 12 ustawy o broni i amunicji jest ustęp pierwszy, który brzmi:
wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. I wojewódzki naczelny sąd administracyjny powiedział, że w zakresie liczby egzemplarzy broni organ policji ma pewną uznaniowość, czyli jeżeli wnioskodawca spełnia przesłanki do wydania mu pozwolenia na broń, to organ policji nie może odmówić wydania pozwolenia na broń. Musi wydać pozwolenie na broń, ale organ policji ma możliwość określenia w decyzji pozwolenia na broń liczby egzemplarzy broni. Czyli nie może być tak, że liczba egzemplarzy broni wynosi 0 i wnioskodawca w istocie rzeczy pozwolenia nie otrzymuje, ale może być tak, że liczba egzemplarzy broni wynosi 1. Teoretycznie taka sytuacja może być. Oczywiście, niestety w pewien taki karykaturalny sposób organy policji próbowały oczywiście, bo zrezygnowały definitywnie, myślę, że z takiego działania, a mianowicie na przykład próbowano wydawać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich na 1 egzemplarz broni. Przekonywałem organy policji, że definicja kolekcji zaczerpnięta ze słownika języka polskiego wyłącza możliwość posiadania jednego egzemplarza. To jest ileś tam egzemplarzy tego samego rodzaju. No, nie pamiętam w tej chwili tej definicji, no ale no, oczywiście ta argumentacja została przyjęta i pozwolenia na broń są wydawane w sposób płynny. W tej chwili, ten problem z pozwoleniami na broń trwał przez 1,5 roku, czyli te próby wprowadzania uznaniowości do ustawy o broni amunicji tylnymi drzwiami, jakimiś takimi próbą wykładni, takiej nazywano jakąś wykładnię restrykcyjną, ja tłumaczyłem, że nauka prawa nie zna pojęcia wykładni restrykcyjnej, no po 1,5 roku udało się tutaj ukształtować taki konsensus pomiędzy wnioskodawcami, a organami policji i rzeczywiście wydawane są pozwolenia na broń w sposób płynny. To znaczy każda osoba, która spełnia kryteria wynikające z ustawy, to otrzymuje pozwolenie na broń. Zdarzają się przypadki, zdarzają się problemy dotyczące długotrwałości postępowań administracyjnych, ale myślę, że też systematycznie ten problem znika. No, najdłuższe postępowanie administracyjne, o którym słyszałem, bo sam występowałem w nim jako pełnomocnik, trwało 526 dni. W trakcie tego postępowania decyzja organu pierwszej instancji była dwukrotnie uchylana przez Komendę Główną Policji i dopiero trzecia decyzja pierwszoinstancyjna była decyzją zgodną z wnioskiem złożonym przez wnioskodawcę. Ale mówię, no, to bym nazwał, że to są problemy, sytuacje marginalne. Prowadziliśmy w ramach Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni takie badanie związane z tym, żeby ustalić, ile procent decyzji jest wydawanych prawidłowo, a ile wadliwie. I jest w tej chwili sytuacja taka, że zdarzają się komendy wojewódzkie policji, gdzie 100% decyzji jest wydawanych prawidłowo, to znaczy ja prawidłowo przez pojęcie takie rozumiem, nie są zaskarżane, tak? Czyli wnioskodawca czy strona zgodziła się z treścią decyzji. No więc są komendy wojewódzkie policji, że są wszystkie decyzje wydane i nie została żadna zaskarżona. Gdzieś ten taki margines błędu wynosi, myślę, około 10%. No, powiedziałbym, że to są dopuszczalne taki margines błędu w wydawaniu decyzji. Zgodziłbym się na to. No i jest jedna komenda wojewódzka policji, sławna na całą Polskę, wszystkim posiadaczom broni palnej, to jest komenda wojewódzka policji w Katowicach i tam ilość wadliwie wydanych decyzji na pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich wynosi 54%, czyli ponad połowa decyzji wydanych przez komendę wojewódzką policji w Katowicach została zaskarżona i została przez komendę główną uchylona i przekazana do ponownego rozpoznania. To jest już sytuacja oczywiście niedopuszczalna i my jako Ruch Obywatelski Miłośników Broni oczywiście podejmujemy starania, na ile
na ile organizacja społeczna ma możliwości, to podejmujemy starania, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, że żeby przepisy prawa były przestrzegane. Ale no, mamy 17 komend wojewódzkich, to tylko jedna komenda wojewódzka ma takie dokonania, natomiast wszystkie pozostałe komendy wojewódzkie wydają decyzje, myślę, że w sposób prawidłowy. Nie ma tutaj jakichś większych, nie dostrzegam większych problemów, jeżeli chodzi o pozwolenie na broń. Żeby było tak, jak jest, no to musieliśmy czekać półtora roku. Musieliśmy czekać półtora roku i no i tam trzeba było się trochę denerwować, trzeba było znaleźć kilku znowu takich społeczników, bo ja mówiłem tym wszystkim wnioskodawcom, którzy występowali o pozwolenie na broń, że wy tego nie robicie tak naprawdę dla siebie. To znaczy, oni występowali o wydanie pozwolenia na broń, komenda policji odmawiała. Bo na przykład wystąpił ktoś o 16 egzemplarzy broni palnej do celów sportowych. No, komenda policji odmawiała. No i teraz były dwie możliwości. Zmniejszyć ilość egzemplarzy broni, na przykład domagać się 5 i wtedy by decyzja była pozytywna, albo się nie poddać i czekać, cierpliwie czekać w celu pokazania swoich racji. I no to też dzięki tym ludziom, tym stronom, tym wnioskodawcom, dzięki ich no, takiemu poświęceniu, bo ja mówiłem im, poświęcacie się nie tylko dla siebie, sobie to utrudniacie, bo jakbyście się zgodzili na mniejszą ilość, to byście pozwolenie dostali, ale się nie zgadzacie na mniejszą ilość, tylko chcecie tyle, ile chcecie, to pozwalacie ociosać ustawę, pozwalacie nabrać praktyki, poddać to orzecznictwu sądowemu i rzeczywiście znalazło się takich kilka osób i te osoby, nie bacząc na przeciwności i czas, bo te postępowania przecież trwały półtora roku, doszło do takiej sytuacji, że Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, w którym bardzo konkretnie i tak naprawdę wiążąco opisał, w jaki sposób należy wydawać pozwolenia na broń, co organowi policji wolno, a czego organowi policji nie wolno. Więc jak mówię na początku, to podsumowując, mamy sytuację dzisiaj naprawdę dobrą, jeśli chodzi o pozwolenia na broń. Oczywiście można by oczekiwać jeszcze dalszego kroku w zakresie liberalizacji dostępu do broni palnej. Ja staram się unikać takiego określenia liberalizacji. Staram się mówić o racjonalizacji, bo tak naprawdę te przesłanki, które my mamy, no, można by się zgodzić, że są racjonalne. Trzeba by jeszcze pewne przepisy w ustawie o broni amunicji dopracować, pewne rzeczy być może zmienić tak, żeby zracjonalizować dostęp do broni palnej. My jako Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni staramy się też monitorować to, co się dzieje. Dlatego, że w Polsce jest taka dziwna sytuacja, moim zdaniem jest ona dziwna, a polega ona na tym, że projekty ze strony rządowej, projekty ustawy o zmianie ustawy o broni amunicji są przygotowywane przez Komendę Główną Policji. To jest sytuacja, moim zdaniem, bardzo dziwna, że organ administracji, jakim jest policja, zajmuje się przygotowywaniem projektów ustaw o zmianie ustawy o broni amunicji. Nie potrafię powiedzieć, z czego to wynika, że tak jest. Ja się nie zgadzam na to, bo uważam, że ta reguła trójpodziału władzy, ona nie została wymyślona bez powodu i ona rzeczywiście będzie działała tylko wtedy, kiedy te władze wzajemnie będą się hamowały. A jeżeli jest sytuacja dzisiaj taka, że władza wykonawcza, jaką jest organ policji, zastępuje rolę władzy ustawodawczej, bo przygotowuje projekt, no to sytuacja jest niedobra. Jest niedobra także z tego powodu, że taka jest, bym powiedział, charakterystyczna cecha urzędnika. Polega ona na tym, że urzędnik zawsze chce uchwalić przepis w taki sposób, aby jemu było wygodnie, aby to urzędnikowi przepis pasował, a nie w taki sposób, żeby to obywatel cieszył się z wolności, którą mu ten przepis daje. I tak dokładnie mamy w przypadku ustawy o broni amunicji, że urzędnicy w Komendzie Głównej Policji proponują różnego rodzaju zmiany w ustawie o broni amunicji i ciągle tendencja jest jedna.
znaczy nie tendencja, tylko ciągle cel jest jeden. Znowu wprowadzić uznajomość, znowu wprowadzić sytuację taką, żeby to policjant decydował o tym, czy wnioskodawca pozwolenie na broń uzyska, czy nie uzyska. Ja, będąc prezesem Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, się nie zgadzam na takie rozwiązanie, dlatego że oczywiście nie chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli powszechny dostęp do broni palnej, bo takiego postulatu ja nie stawiam, ani stowarzyszenie nasze nie stawia. My uważamy, że broń palna powinna być dostępna dla praworządnego i zdrowego psychicznie obywatela, ale też no, naturalne chyba jest to, że powinniśmy dążyć w kierunku tak zwanym europejskim. No, jeżeli średnia europejska liczby egzemplarzy broni na 100 mieszkańców, myślę, że jest grubo ponad 20 egzemplarzy, a może nawet około 30 egzemplarzy, a u nas jest jeden egzemplarz broni na 100 mieszkańców, to zupełnie naturalnym zachowaniem społecznym jest właśnie dążenie w tamtym kierunku. Kraje skandynawskie mają ponad 40 egzemplarzy broni na 100 mieszkańców. Jak mówiłem, sąsiednie Niemcy 30, Francja koło tam też koło 30. Nawet Wielka Brytania, gdzie mówi się o tym, że tam to już jest całkowity zakaz posiadania broni palnej. Tak słyszę nieraz taki przekaz medialny. No to w tym kraju, w którym jest całkowity zakaz posiadania broni palnej, jest 6 egzemplarzy broni na 100 mieszkańców, a w Polsce, gdzie się nie mówi o całkowitym zakazie posiadania broni palnej na 100 mieszkańców, jest jeden egzemplarz broni na 100 mieszkańców. No, nie godzę się na taką sytuację i uważam, że takie społeczne oczekiwania, żeby dostęp do broni palnej był nieco szerszy, one są zachowaniami naturalnymi. Jak mówię, zupełnie nie chodzi o powszechny dostęp do broni palnej, tylko chodzi o jakieś takie dążenie w kierunku normalizacji, w kierunku tego, jak to wygląda w sąsiednich krajach cywilizacji zachodniej, no, tak bym powiedział. No to jeśli chodzi o posiadanie broni palnej, to sytuacja wygląda, jak mówię, jeszcze mogę wskazać jedną taką w ramach jakiejś takiej ciekawostki, do czego doprowadza to, że to polskie społeczeństwo jest takie jeszcze nie dość obywatelskie. Bo jak weszła w życie ustawa o broni i amunicji, to każdy, kto czytał ustawę poprzednią i każdy, kto czytał ustawę uchwaloną w 2011 roku, od razu spostrzegł, że jest nowa jakość. Od razu. Dostrzegły to także organy policji. My jako ROMP pytaliśmy się, regularnie się zresztą pytamy w ramach zapytania o udzielenie informacji publicznej i otrzymujemy z Komendy Głównej Policji dokumentację związaną z korespondencją pomiędzy organami policji a ministerstwem i z tej korespondencji, która w 2011 roku się rozpoczęła, wynikał taki wniosek, że oto organy policji dostrzegły, że nastąpiła bardzo poważna zmiana w przepisach ustawy o broni i amunicji i próbowały zahamować to, co będzie wynikało z ustawy, to znaczy zwiększenie ilości broni palnej w społeczeństwie poprzez zwiększenie rygoryzmu związanego z przechowywaniem broni palnej. I przez 2 lata prowadzone były prace nad rozporządzeniem, zresztą też tworzonym przez Komendę Główną Policji, nad rozporządzeniem w sprawie przechowywania broni i amunicji i to rozporządzenie weszło w życie. Na szczęście te pierwotne pomysły, które sprowadzały się do tego, że 5 egzemplarzy broni albo 5 egzemplarzy amunicji miały być przechowywane w szafie, która kosztuje 1000 zł, od 5, od 6 do 10 egzemplarzy broni albo amunicji, 6 egzemplarzy amunicji, takie było pierwotne brzmienie projektu, miało być już przechowywane w szafie, która miała kosztować co najmniej 2,5 tysiąca złotych, a jakby już chciał ktoś przechowywać 50 naboi albo 50 egzemplarzy broni, to już by musiał się przygotować na wydatek z 10 tysięcy złotych, bo by musiał sobie kupić taką szafę jak w banku. I magazyn broni. No i
No te pomysły, no jakieś takie nieszczęśliwe zupełnie, no odwracające to, co miało być w ustawie. No po to ktoś tą ustawę zmieniał, żeby ten dostęp do broni zwiększyć, a nie zwiększyć go dla bogatych, tak? No bo to praworządny, zdrowy psychicznie, ale nie posiadający 10 tysięcy złotych, to już by se nie mógł kupić 50 naboi. Ja nie żartuję z tymi nabojami, bo sam pisałem taką opinię prawną do Komendy Głównej Policji, zwróciłem na to uwagę, że redakcja projektowanego rozporządzenia prowadzi do takiego skutku, że ktoś będzie posiadał 50 naboi, to będzie musiał mieć magazyn broni i nie wiadomo jakie szafy. Jak mówię, te pomysły oczywiście odpadły, weszło w życie nowe rozporządzenie, takie akceptowalne. Powiedziałbym, że ono nie wzbudza żadnych emocji, wprowadzono klasyfikację szaf do posiadania broni. To są szafy o określonym certyfikacie, takim klasa musi mieć, spełniać normę, tam jakiś numer tej normy, wytrzymałość szafy, odporność na włamanie na poziomie szafy S1. No. Skutek tego wejścia w życie, tego rozporządzenia jest taki, że kto wystąpi po wejściu w życie rozporządzenia o pozwolenie na broni, otrzyma, kupi sobie szafę S1, ona kosztuje, nie wiem, 1000 zł, dokładnie tyle samo, ile kosztowała szafa, która nie nazywa się S1, ale taka porządna szafa, nie S1, też kosztowała 1000 zł, ale skutek jest taki, że dla tych wszystkich posiadaczy broni palnej, którzy dotychczas ją posiadali, którzy nieraz posiadali takie stare, wojskowe szafy, naprawdę potężne, masywne i bezpieczne, to będą musieli te szafy w ciągu 5 lat wymienić. Ja nie wiem, czy to było społecznie pożądane zjawisko, żeby potężną szafę stalową, która nieraz ważyła kilkaset kilogramów, wymienić na szafę, która no, będzie miała certyfikat i będzie się nazywała szafa klasy S1, ale będzie ważyła 80 kg i ktoś będzie musiał sobie kupić nową szafę, dlatego że weszło w życie rozporządzenie. Zwłaszcza, że statystyka nie pokazuje żadnych włamy do szaf, które byłyby dokumentowane. Tak. No właśnie. Policja nie ma takich danych, że ile było włamań dotychczasowych przed regulacją, ile było włamań do takiej szafy, ile było kradzieży. Tak. Nie ma czegoś takiego. Problem jest na tyle marginalny, że po W ramach prac takich, tam zawsze są takie konsultacje wewnątrzresortowe, to w ramach konsultacji wewnątrzresortowych jedna Komenda Wojewódzka Policji słusznie zwróciła uwagę o tym, że nie istnieje problem włamania do szafy. Jeżeli następuje kradzież broni z szafy, to zawsze następuje dlatego, że ktoś komuś zabrał klucz, szafę otworzył i ukradł broń. Ale nigdy nie zdarzyło się, tak ta komenda opisywała, ale nigdy nie zdarzyła się sytuacja, żeby nastąpiło włamanie do szafy. No w związku z tym, no, może to budzić kontrowersje. Oczywiście tak naprawdę ta regulacja dotknie najbardziej tych, których dotknąć w ogóle nie miała, bo miała ta regulacja być miała to być przeciwdziałanie wzrostowi ilości pozwoleń na broń do celów sportowych i do celów kolekcjonerskich, głównie do celów kolekcjonerskich, bo tak wynika z korespondencji, która była prowadzona wewnątrz policyjnie. Natomiast tak naprawdę te szafy S1 tak naprawdę uderzą w największą grupę posiadaczy broni, czyli w myśliwych. Bo kolekcjonerzy broni, tak naprawdę kolekcjonerstwo broni palnej rozpoczęło się, czy zaczęło się dopiero rozwijać od momentu wejścia w życie zmian w ustawie o broni amunicji. Bo poprzednio była całkowita uznaniowość, poprzednio można było kolekcjonować tylko broń starą sprzed 1945 roku. Teraz można kolekcjonować każdą broń, można kolekcjonować nowoczesną broń. No i to kolekcjonerstwo broni palnej naprawdę zaczęło kwitnąć, bo zaczęły powstawać stowarzyszenia kolekcjonerskie, zaczęły się pojawiać pozwolenia do celów kolekcjonerskich i ci ludzie na ogół kupują już porządne szafy. Kupują szafy klasy S1, jak się te prace nad tym rozporządzeniem zaczęły, to każdy zapobiegliwy już sobie kupował szafę S1, przypuszczając, że to rozporządzenie prędzej czy później wejdzie w życie. No więc wylane zostało dziecko razem z kąpielą i tak naprawdę największy problem będą mieli myśliwi, a
że tak powiem, Bogu Ducha winni, będą musieli sobie w liczbie 120 tysięcy myśliwych kupić w ciągu najbliższych 5 lat nowe szafy. Niezły biznes. No pomijam ten wątek tego biznesu, bo może i tak. No, moja wiedza na temat tego, ile podmiotów w chwili obecnej produkuje szafy klasy S1, to jest chyba tych podmiotów 11. Ja zrobiłem sobie taką krótką symulację, to mi wyszło, że ten rynek jest warty kilkaset milionów złotych. Nie wiem, czy to... Myślę, że nie miało to żadnego znaczenia, natomiast no, takie mamy skutki, że wąska grupa przedsiębiorców będzie czerpała poważnie, a może i dobrze, no, niech się ta gospodarka rozwija, no, nie będę z tym dyskutował. No, VAT, podatek zostanie odprowadzony. No i podsumowując to moje wystąpienie, powiedział tak, że ponieważ mamy taką sytuację w zakresie przepisów o broni palnej, jaką mamy, te przepisy są jasne, przejrzyste, praktyka została już została jakaś wypracowana, zachęcam wszystkich praworządnych i zdrowych psychicznie obywateli tego kraju do tego, żeby występowali o pozwolenie na broń. W Polsce, jak mówiłem na początku, konieczna jest odbudowa kultury posiadania broni palnej. Tu nie chodzi o to, żeby każdy chodził uzbrojony, żeby każdy miał broń do ochrony osobistej. W Polsce chodzi o odbudowanie kultury, o to, żeby powstawały kluby sportowe, żeby ludzie się spotykali na strzelnicach, żeby się uczyli strzelać. To jest też fajny sposób spędzania czasu wolnego. To jest fajny sposób na samodyscyplinę. Moja obserwacja posiadaczy broni palnej prowadzi do takiego wniosku, że każdy człowiek, który otrzymuje pozwolenie na broń, wchodzi na wyższy poziom samoodpowiedzialności. Ma do czynienia z niebezpiecznym urządzeniem. Ciążą na nim jakieś tam ewentualne sankcje, gdyby z tym urządzeniem coś tam się nie tak wydarzyło. I w zasadzie nie odnotowuje się przypadków jakiegoś nielegalnego używania broni palnej przez legalnych jej posiadaczy. Ja kiedyś pytałem Komendę Główną Policji o to, czy jest jakaś statystyka wskazująca na to, ile jest popełnianych przestępstw z legalnie posiadanej broni. Okazuje się, że nie ma takiej statystyki. Po prostu nie ma takiej statystyki. No więc zachęcam wszystkich do tego, żeby odbudowywać w Polsce tą kulturę posiadania broni palnej. To Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni, którego jestem prezesem, ono zostało powołane do życia w ścisłym zbiegu czasowym z wejściem w życie ustawy o broni i amunicji, ze zmian w ustawie o broni i amunicji, i to nie był zabieg przypadkowy. Dlatego, że te same osoby, które społecznie i z wielkim poświęceniem pracowały na posiedzeniach Komisji Sejmowej, nadawały kształt ustawie o broni i amunicji, te same osoby, słusznie zresztą, wpadły na pomysł taki, żeby w Polsce powołać stowarzyszenie, które nie będzie klubem strzeleckim, które nie będzie stowarzyszeniem kolekcjonerskim, tylko będzie stowarzyszeniem, które będzie, no tak, nazwę to tak, krzewiło świadomość społeczną w zakresie posiadania broni palnej w Polsce. I do tego jest ROMP. ROMP to jest takie, my to nazywamy polskie NRA, to amerykańskie stowarzyszenie. Po to istniejemy, żeby nas było dużo, po to istniejemy, żeby można było się utożsamiać z naszym stowarzyszeniem, po to istniejemy, żeby nieść pomoc prawną, po to istniejemy, żeby istniało jakieś takie środowisko strzeleckie, nie tylko środowisko myśliwych, czy strzelców sportowych, czy kolekcjonerów, tylko żeby istniała taka czapa nad tymi wszystkimi środowiskami strzeleckimi, która będzie miała takie zadanie, żeby dążyć do tego, żeby to posiadanie broni palnej w Polsce rozszerzyć. I jeszcze na koniec powiem tak, że nie dostrzegam żadnych niebezpieczeństw z tym, żeby rozszerzać dostęp do broni palnej. Oczywiście dostęp reglamentowany, to znaczy dostęp na podstawie pozwoleń na broń, dostęp dla praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków, ale nie istnieją żadne zagrożenia w tym związane. Wnioskuję tak z tego powodu, że od 2004 roku w Polsce istnieje powszechny, i tu już mówię powszechny, to znaczy niczym nie reglamentowany i nigdzie nie kontrolowany, ani nie ewidencjonowany dostęp do broni palnej w pewnym zakresie. A mianowicie istnieje dostęp do broni palnej czarnoprochowej rozdzielnego ładowania. To jest
Ustawa w artykule 11 mówi o tym, że nie jest wymagane pozwolenie na broń, palną rozdzielnego ładowania sprzed 1885 roku albo na repliki tej broni. I dzisiaj mamy naprawdę duży rynek tak zwanej broni palnej czarnoprochowej, zupełnie powszechny, zupełnie niczym niereglamentowany. I nie mamy problemów z przestępczością, z użyciem broni palnej czarnoprochowej. W związku z tym twierdzę, że to tworzenie kultury posiadania broni palnej w Polsce i rozszerzanie posiadania broni palnej w Polsce niczym nam nie grozi. Wręcz przeciwnie, myślę, że Polska czy Polacy staną się wtedy bardziej odpowiedzialni, nasze społeczeństwo stanie się takie bardziej obywatelskie. I podsumowując to tymi słowami, chciałem zakończyć. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo.